Witam Was serdecznie. To kolejny podcast serii Dachowski Pyta. Ostatnio rozmawialiśmy z Pawłem Oraczem, to trener przygotowania motorycznego, za który jest odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne w Polskim Związku Piłki Koszykowej, tak to się ładnie nazywa, więc zachęcam Was do tego odsłuchania na wszystkich platformach typu Spotify, iTunes i na mojej stronie www.michaldachowski.pl. Na dzisiaj kolejna rozmowa, to już naprawdę już nawet nie wiem, która, chyba 68 będzie rozmowa z kolejnym wyjątkowym gościem, dlatego dzisiaj moim gościem jest... Krzysztof Szarski, dzień dobry. Przedstawiasz się bardziej jako osteopata czy jako fizjoterapeuta? Wiesz co, bardziej jako osteopata, ale również jako fizjoterapeuta. Po prostu niektórzy pacjenci nie wiedzą, czym jest osteopatia, więc tak, żeby po prostu im to bardziej tak przybliżyć, to również jako fizjoterapeuta. Mm. No dobra, a zamiłowanie do fizjoterapii u Ciebie skąd się wzięło? Jak Ty zacząłeś przygodę swoją z, nie wiem, z ruchem czy terapią manualną? Wiesz co, na początek z ruchem. To pewnie moja historia na początku nie będzie oryginalna, ponieważ jakby... Miałeś kontuzję. I to nie jedną, ale to później. Ale jakby od małego byłem zafascynowany ruchem, podejmowałem różne aktywności, piłkę ręczną, koszykówkę, breakdance, parkour, cokolwiek tam by nie było. I jakby zakładałem, że pójdę na fizjoterapię praktycznie od gimnazjum. I tak naprawdę nie miałem żadnej innej alternatywy, bo jakby byłem bardzo sfokusowany akurat w tym kierunku. I jakby to wyszło po prostu naturalnie, że no w końcu na fizjoterapii wylądowałem i bardzo się z tego powodu cieszę, bo jakby no, nawet w tej chwili nie widziałbym dla siebie innej alternatywy. Pamiętasz coś jeszcze ze studiów, co nie wiem, dzisiaj wykorzystujesz albo uważasz, że dalej jest trendy i fajne i można to robić? Tak na bieżąco to nie jestem w stanie sobie niczego przypomnieć, ale być może gdybym się skupił, to by pewnie kilka rzeczy było. To smutne, czy tak ma być? Czy tak każde studia mają? Czy tylko nasze studia fizjoterapeutyczne nie uczą praktyki? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, ale ja też naprawdę miałem bardzo dużo zajęć, jeśli chodzi o oddział neurologiczny. Jakby ja, idąc w zupełnie innym kierunku, bo mnie jakoś neurologia nigdy nie interesowała, to ja też jakby nie skupiałem się aż tak bardzo na tej neurologii, ale pewnie gdybym szedł w tym kierunku, to bym wyniósł znacznie więcej. Okej. Od czego zacząłeś swoją przygodę z praktyką? Od razu praktycznie po studiach, bo na studiach ja nie praktykowałem zbyt wiele, to od razu po studiach byłem na wolontariacie w drużynie piłki ręcznej w moim rodzinnym mieście w Czersku. I dosłownie tam pracowałem przez kilka miesięcy i to było przed tym, jak dostałem pracę w prywatnej klinice rehabilitacyjnej w Krojantach. I pozdrawiam całą kadrę przy okazji. I tam po prostu starsi koledzy pokazywali mi, co oni robią, jak oni to robią. Ja miałem tam też możliwość zadawania wielu pytań im, co zresztą też robiłem. I to było bardzo, bardzo fajne. I tak naprawdę taka czysta praktyka, taka już bardziej zorganizowana, to była właśnie tam. W pierwszej pracy pod okiem starszych kolegów. A pamiętasz, czemu dostałeś tą pracę? Jakby co było takim jakimś wyróżnikiem? Dlaczego ciebie wybrano, a nie kogoś innego? Czy nie było innych kandydatów? Znaczy też to jest miejsce dość specyficzne, ponieważ to jest bardzo... Miejscówka jest taka specyficzna, ponieważ jest to na odludziu trochę, ale też... No chyba jest znana, co? Krojanty, ja tak jako jażdżę, nazwijmy to... Tak. Jakby na poziomie rehabilitacji. To jest znana opcja, więc nie taki no name. Znaczy też pamiętam, że było poniekąd atutem to, że jakby ja nie miałem innego doświadczenia zawodowego i jakby oni chcieli mnie wykształcić jakby też poniekąd na swoje potrzeby. I w sumie jakby ja nie mam innego doświadczenia z tym związanego, ale moim zdaniem to było bardzo fajne, bo właśnie jakby znajome osoby, inni doświadczeni terapeuci mnie jakby prowadzili krok po kroku. Ja jakby ich na początku 2 tygodnie obserwowałem, zadawałem pytania. Niektórzy dawali mi po prostu też możliwość pracy na ich pacjentach i jakby to tak powoli się rozwijało. I to właśnie jakby był taki początek
zamiłowania do terapii manualnej, ponieważ wcześniej wykorzystywałem techniki piru, meta, czy jak to tam kto woli nazwać. Mm-hmm. I dla mnie jakby to w tym rozumieniu była terapia manualna. Ale potem im po prostu dalej w las, tym ta definicja u mnie też się rozwijała i ewoluowała. Okej, okay, a jakby kiedy decyzja o osteopatii? Jak to widzisz w czasie? Czy to była dobra decyzja? Czy to było, nie, bo chyba nie poszło się tuż po studiach, tylko trochę poczekałeś? No bo... była osteopatia, więc jakby czy to jest decyzja taka, że to była dobra decyzja, czy chciałbyś to robić teraz czasu wcześniej? Wiesz co, ja na osteopatię poszedłem mniej więcej 1,5-2 lata po zakończeniu studiów i jakby decyzją za podjęciem, nie ukrywajmy, dość długiego okresu... Kolejna piątka, nie? Tu akurat 4 lata, ale razem z pandemią, no to w sumie wyszło 5. To tak naprawdę ja chciałem zapoznać się z jakąś taką ogólną, szeroko pojętą metodą i nie chciałem za bardzo robić wyciętych kursów typu stopa w tym, kolano w tym, biodro w tym i tak dalej. I tak naprawdę... Kolano w ujęciu osteopatycznym. Tak, tak. Znaczy wtedy chyba nawet jeszcze takich kursów nie było. A jakby jedynym kursem, który ja zrobiłem przed podjęciem osteopatii, to były kinezjotejpy i ja nie podejmowałem żadnych innych kursów, ponieważ właśnie chciałem raz, że odkładać pieniądze na inne rzeczy. I taką właśnie inną rzeczą była osteopatia, która właśnie po zaczerpnięciu języka i stron internetowych była dość enigmatyczna na tamtą porę. Teraz jakby tych informacji o osteopatii jest znacznie więcej. To dla nas tylko chyba, wiesz, bo dla ludzi, że dalej chyba oni jakby nie wiedzą, czym jest osteopatia, nie? To co powiedziałeś na samym początku, że jakby trudno się ustawić jako osteopata, no bo cały czas... Ogólnie tak. Ja też na koniec jakby studiów osteopatycznych napisałem pracę dyplomową o świadomości osteopatii w Polsce. Może tutaj, że ta świadomość jest bardzo, bardzo nikła. Okay. Jakby ja właśnie chciałem takiego szerokiego modelu i ogólnego modelu, i z kilku modeli, które wówczas znałem, to wybrałem osteopatię, dałem sobie kilka pierwszych zjazdów, żeby w ogóle się zorientować, o co w tym chodzi. Na początku nie rozumiałem, o co w tym chodzi za bardzo, ale też nie tylko ja, bo jak koledzy z ławki mówili, to gdyby to nie zostało im przedstawione w kontekst, to by po prostu zrezygnowali, bo dla nich to była jakby czarna magia. Ale z perspektywy czasu bardzo się cieszę, że zostałem jednak, że dałem temu szansę, ponieważ 90% terapii czy diagnostyki, którą robię w gabinecie, to jest właśnie na podstawie pracy osteopatycznej. Czyli co, można powiedzieć, że studia fizjoterapii niepotrzebne, żeby iść na osteopatię, bo wszystko wyrzucasz, co było wcześniej? Wiesz co, nie powiedziałbym, ponieważ jakby doświadczenie, jakby, pomijając techniki czy warsztat, to umiejętność pracy, czy rozmowy z pacjentem, czy podejścia do pacjenta tutaj będzie też bardzo istotne, a jednak na studiach to ten kontakt z pacjentem jest. Można by dyskutować, że on nie jest taki, jaki powinien być, ale jednak jest, więc jakby to jest też fajna sprawa, ale rzeczy ze studiów, niektóre mogą się przydać później w pracy osteopatycznej, albo po prostu jakby doświadczenie fizjoterapeutyczne może się jak najbardziej przydać w pracy osteopaty. Ale i to jest to, co na przykład mówią inni wykładowcy, że jak opisują u siebie jakiś przypadek, w sensie jak opisują u nas na zajęciach jakiś przypadek ze swojego gabinetu, no to nieraz padają pytania, dobrze, ale no to zrobisz na przykład terapię i jakie ćwiczenia zadajesz pacjentowi? I wykładowcy zwykle się patrzą tacy zorientowani, bo oni mówią, no ja nie zadaję żadnych ćwiczeń, no odsyłam do fizjoterapeuty. Więc jakby nasza edukacja fizjoterapeutyczna pozwala też podejmować dodatkowe pewne rzeczy, pomimo tej pracy manualnej osteopatycznej stricte, że jakby osoby, które podjęły tylko osteopatię, one jakby nie biorą się absolutnie za ruch czy po prostu ćwiczenia, a polscy osteopaci, którzy jakby są również po fizjoterapii, są już dodatkowo o ten warsztat odrobinkę bogatsi.
trochę dla mnie, jakby wyrzuciłeś 90% rzeczy, które robiłeś na studiach, to te studia niepotrzebne, no bo to jakby 10% zostaje, to trochę mało, więc można by powiedzieć, że na osteopatię można iść bez studiów fizjoterapeutycznych i też byłoby to ok. Jak najbardziej, to bo jak, znaczy to jak najbardziej, bo jakby... Tak w Belgii chyba jest nawet, nie? Że można iść na osteopatię bez fizjoterapii, nazwijmy to. Tak, tak, w Anglii tam było. Ale dokładnie. Jakby, też u nas akurat w Polsce to osteopaci są zwykle po fizjoterapii, ale są też lekarze, też na przykład położne mogą iść jakby na studia osteopatyczne, więc tutaj nie jest jakby skończenie fizjoterapii nie jest tutaj czynnikiem wymagającym, nie? Czego ty szukasz jako osteopata w badaniu pacjenta? Czynnika, który jakby wybija zdrowie pacjenta z rytmu. Czyli jakby szukam obszaru, który jest przyczyną tego, dlaczego pacjent nie czuje się tak dobrze, jak mógłby się czuć. To ja też szukam, tylko ja szukam w jego życiu. A ty szukasz w jego ciele, czy tego w jego życiu też? W jego życiu również jak najbardziej. Dlatego właśnie u mnie wywiad jest, jak na moje rozumienie, dość obszerny. Pacjenci poniekąd też się nieraz tym wywiadem po prostu męczą, bo jak chcę, żeby sobie przypomnieli, a która noga była tam złamana 30 lat temu, no to są te rzeczy, które dla niektórych mogą być dość upierdliwe, ale w życiu czy w środowisku, w którym żyją, czy w aktywności, którą podejmowali wcześniej, teraz i tak dalej, to również jest dla mnie niezwykle istotne. A co w ciele w takim razie? Ciele? Co w ciele się dzieje, jakby takiego pod twoją ręką, co będzie zmieniało, czy nie wiem, czy zaburzało proces jakby dobrostanu w ciele? Co ty tam chcesz jako osteopata wyczuć? Znaczy wyczuwamy jakby, na początku jest jakby screening całego ciała, żeby w ogóle uzyskać jakby obraz całościowy tego, jak pacjent się organizuje sam w sobie. Jeśli od razu się nam rzuca w oczy przy jakby oględzinach, czy przy już badaniu palpacyjnym, to szukamy jakby obszarów, które o zwiększonym jakby napięciu, czy o zmniejszonej ruchomości, które mogą nam po prostu ten jakby dobrostan zaburzyć. Czyli po prostu szukamy napięć w ciele, gdzie tutaj jakby słowo napięcia jest bardzo ogólnikowe, bo szukamy zmniejszonej ruchomości, zastojów, które sprawiają, że ten pacjent właśnie się nie czuje tak dobrze, jakby mógł. Pójdźmy do tego napięcia jeszcze. Jak ty to napięcie dokładnie rozumiesz? Bo w większości terapeutów będzie to jakby podejście takie, że okej, okay, no w tym miejscu jest twardziej, w tym miejscu jest miękciej, jak to się mówi. Bardziej miękko, wyrnąłem. Bardziej miękko, to jest to błąd, jest to źle i to jest przyczyna bólu. Jakby to. Tak może być? Znaczy, może być jak najbardziej, ale jakby samo napięcie w jakimś obszarze w ciele nie definiuje nam to, że ten obszar należy po prostu z tego napięcia uwolnić. Tylko. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że warto sobie zadać pytanie, dlaczego to napięcie w ogóle jest w tym miejscu, co nam nasze ciało chce przez to powiedzieć i co możemy zrobić nie tylko w tym miejscu, ale w ogóle w całym naszym ciele, żeby ten obszar z tego napięcia zszedł. I tutaj na przykład sytuacja ostatnią, którą miałem w gabinecie, że pani z dużym takim bólem w okolicach pośladka, stawu biodrowo-krzyżowego, która jakby była już w wielu innych miejscach przede mną i już kilka jakby osób stwierdziło u niej, że ten staw krzyżowo-biodrowy jest zablokowany, on tam nie ma aż takiej ruchomości, pomińmy ewentualne dyskusje na ten temat, czy tam jest ruchomość, czy nie ma. Ale że jakby. Dobre pytanie, tak. Ale że jakby kilka osób stwierdziło, no, że tam faktycznie jest w tym w okolicach tej kości krzyżowej na sztywno. Ale pani zawsze po wszelkich mobilizacjach czy manipulacjach zawsze jakby czuła się gorzej. Mhm. I na przykład w tym przypadku warto sobie zadać pytanie, dlaczego to napięcie tam w ogóle jest, a skoro pani po próbie zwiększenia ruchomości w tym zablokowanym stawie czuje się gorzej,
no to czy to jest faktycznie dobry kierunek? I tutaj właśnie ja osobiście lubię sobie zadać pytanie, dlaczego ten staw zachowuje się w ten sposób i czy on tak naprawdę, akurat ten konkretny staw, czy on chce być rozluźniany, czy on szuka stabilizacji w kontekście innych jakby części ciała. Bo też uważam, że jeśli zadamy sobie pytanie w ten sposób, to nasza terapia zmienia się bardzo istotnie, bo wówczas zamiast podążać ślepo za napięciem i rozluźniać wszelkie rzeczy, które są napięte, to my jakby zaczynamy analizować wówczas pacjenta i to, co takiemu naprawdę jest potrzebne. Trochę tak, bo to FDM chyba też jest w postaci osteopatii, chyba też tam pokazuje, kawałki są pokazywane. No i oni tam mają taką opcję w FDM-ie, że jest ból z powodu ściśnięcia stawu i jakby rozciśnięcia stawu. I to chyba o tym właśnie mówisz, że no, receptor czy informacja, która wysłana jest do mózgu, może być zaburzona z powodu tego, że jest za luźno i jest za ostro i jakby za duże ciśnięcie. Jak ty chcesz jakby zdiagnozować, czy to właśnie jest za mało, czy za dużo informacji zwrotnych do mózgu poprzez dotyk, czy bardziej poprzez to, co pacjent ci powie, po czym czuje się gorzej? Jeśli ma jakieś wcześniejsze doświadczenia z innymi formami terapii, to jakby jego odczucia tutaj są niezmiernie istotne, ale też z wywiadu można bardzo wiele rzeczy wyciągnąć. Wywiad jest wciąż jakby niedoceniany w kontekście jakby samej diagnostyki, ale to jest turbo istotne, ponieważ informacje, kiedy ten pacjent czuje się najlepiej, albo kiedy ten pacjent czuje się z kolei najgorzej, to już są bardzo cenne informacje dla nas. Ale jeśli jest jakby ten obraz taki niezbyt jasny i niezbyt klarowny, to ja, jeśli chodzi o staw parkowy, czy kręgosłup, czy biodro, to też wykorzystuję testy mięśniowe, żeby po prostu ocenić, w których warunkach ten konkretny obszar lubi najbardziej pracować, a w którym nie. Dużo osób w Polsce tych testów nie rozumie, bo to są inne testy niż siły mięśniowe. To nie jest lobby, które to wykorzystujesz, to jest tylko jakby reaktywność mięśnia, tak bym to chyba bardziej nazwał, tak? Czyli jak mózg sobie radzi z tym, co się dzieje na poziomie mięśnia. Dokładnie tak. Wytłumaczysz trochę? Tak, bo jakby też wielu pacjentom to tłumaczę, że tutaj jakby gdy my badamy, jakby, bo to są jakby nazywane, te rzeczy są nazywane testami mięśniowymi. I to już na początku jest troszkę mylące, bo my nie badamy stricte wyizolowanego mięśnia, bo nie jesteśmy w stanie wyizolować mięśnia, tylko my badamy jakby funkcję, którą najbardziej wykonuje ten konkretny mięsień. I jakby, jak my już jesteśmy po kilku testach z pacjentem, to ten pacjent widzi, że ja absolutnie nie napieram nie wiadomo jak mocno. To napieranie jest zupełnie, zupełnie lekkie, ponieważ właśnie my nie badamy siły mięśniowej, tylko my badamy to, w jaki sposób ten mięsień, czy ta funkcja podczas tego testu się zachowa. Jeśli funkcja nie jest w stanie się jakby utrzymać, czy wykonać się przy delikatnym bardzo nacisku, to nie możemy wymagać, że w warunkach, kiedy na przykład ktoś chodzi, biega, skacze, czy robi inne ekstremalne ze swoim ciałem jakby rzeczy, to że jemu ten obszar te rzeczy właśnie wytrzyma. A nie masz takiej opcji, że każdy pacjent jednak chce z nami się siłować w tych testach? Że to jest takie naturalne, że pacjent chce pokazać, że jestem super, jestem mocny, ja wytrzymam to, co ty na mnie napierasz, a jednak się nie daje i wychodzi dużo kompensacji poza tym, nie? Wiesz co, na początku u niektórych osób to tak jest, oczywiście, ale nie jest to aż tak bardzo powszechne. Ja też na początku się staram tłumaczyć bardzo mocno, co my chcemy uzyskać i w jaki sposób się testować. Oczywiście, że są przypadki, kiedy po prostu pierwsze trzy jakby testy są do wyrzucenia, bo absolutnie to się nie nadaje do oceny, bo jak ktoś napiera ręką, to widzę, że mu się skręca noga albo od razu zaciska zęby. Po prostu trzeba... Albo oddech. Tak, oddech też jest bardzo, bardzo częsty. I po prostu trzeba to pacjentowi wytłumaczyć. Ale ciekawym tutaj zjawiskiem są akurat sportowcy, którzy kompensują jak nikt.
Tak, oni chcą być wygrać, nie? Bo oni mają to Tak, takie zakodowane w głowie, że ja muszę, bo ty mi nie pokażesz, że ty jesteś dla mnie silniejszy, no, ja jestem najsilniejszy. że jakby ich ciało nie jest przystosowane do tego, żeby jakby mieć jakąkolwiek słabą funkcję, że jak chcę od sportowca, żeby on po prostu zapracował na przykład tylko mięśniem naramiennym, to on po prostu się napina praktycznie cały w ciele, a jak jest to odrobinkę łatwiejsze, to wtedy po prostu poszczególne obszary się napinają, że jakby sportowcy już z natury przez wielogodzinne treningi, aktywności i takie dość mocne bodźcowanie samych siebie, to oni mają zakodowane, że no nie odpuszczę jakby tej funkcji, że jakby nawet jak ja mam czegoś nie zrobić, to ja zrobię tak, że ja to zrobię. Ale to jest to normalne, no przecież mało kto ma na samym końcu maratonu siły i u mało kogo jakby ten bieg pod koniec maratonu, czy tam krótszego biegu na zawodach, po prostu jest ekonomiczny, bo po prostu już każdy biega każdą cząstką siebie, każdy biegnie już, no, napina już powieki, tylko żeby tam dobiec. I to jest Trochę koniec. połączę dwa tematy teraz. Tych testów za chwilę do nich wrócę jeszcze, ale powiedzmy taką sytuację. Co według ciebie ludzie robią najgorzej, czy co według czym się najbardziej psują? To napięcie mięśniowe w ich ciele jest złe, albo niedobre, powodujące ból, może nie złe. Jest kilka takich rzeczy, które moim zdaniem są takimi najczęstszymi przyczynami. To pierwsza rzecz to niedocenianie i jakby nieprzepracowanie urazów z przeszłości. I ja to wiem doskonale, no, po sobie. No, nieprzepracowane skręcenie kostki, nieprzepracowane złamanie, kwestie również operacyjne. To jest też bardzo istotna rzecz, że jakby nie ma też tej edukacji przedoperacyjnej i pooperacyjnej. No to tak jak już jest ta świadomość bardziej pooperacyjna, tak świadomości, co można zrobić przed operacją, praktycznie nie istnieje. To te dwie rzeczy, ale Ja też. powiem ci, będę miał live z takim doktorem jednym na Instagramie. Pytanie zadane będzie, mogę tu powiedzieć, bo tu mało osób słucha, więc nikt nie będzie wiedział. Pytanie jest takie, czy po każdej operacji powinna być rehabilitacja? I coś czuję, że będziemy się kłócić. To jest bardzo fajne pytanie. Też mam jakieś zdanie na ten temat, ale nie będę tutaj To za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale wróćmy do tego napięcia. zabierał Czym się tematem. ludzie. Psują, tak to nazywam. No między innymi jakby przyszłymi urazami, operacjami, ale też jakby tym, że my nie jesteśmy nauczeni, w jaki sposób się poruszać. I to jest bardzo istotna rzecz, ponieważ jak ja osobiście szukałem trenera do współpracy i w sumie to znaleźliśmy się nawzajem z Dariuszem Prusikiem z Bydgoszczy, a pozdrawiam serdecznie. Też pozdrawiam bardzo serdecznie. To Niektórzy ja wiedzą idąc, tak. dlaczego. To ja idąc do Darka, już myślałem, że ja wiem całkiem dużo o swoim ciele, że ja wiedziałem, jak się mam poruszać, bo byłem bardzo mocno swego czasu wkręcony w Kaliego Starreta, bądź sprawny jak Lampard, skazany na biurko i tym podobne rzeczy. I ja myślałem, że ja dużo o sobie wiem. Ale potem jak Darek mnie wziął jakby w obroty i na takiej jakby przykładowej wizycie on mnie zbadał, to ja pomyślałem sobie, kurczę, faktycznie rzeczy, które on mi tutaj też wymienił, to faktycznie one mają miejsce. Ja się w jednej wizycie dowiedziałem bardzo wielu rzeczy i też jakby dowiedziałem się, co na tę chwilę jest dla mnie okej, a co nie jest aż takie bardzo okej. I jakby tak naprawdę to w idealnym świecie warto byłoby, gdyby każda osoba jakby przeszła przez ręce takiego trenera czy terapeuty, po to, żeby właśnie powiedział, co możemy zrobić, kiedy możemy robić i dlaczego w ogóle coś takiego robić. I to są takie trzy najczęstsze przyczyny po prostu, dlaczego no ludzie nie czują się tak dobrze, jakby mogli. To co myślisz, że jakby każdy Polak i Polka powinny przejść przez jakby sito fizjoterapii, osteopatii, treningu takiego bardziej medycznego? Jest to taki
Bo ja jestem w stanie u każdego coś znaleźć. No pewnie ty też jakby na poziomie badania i u ciebie coś znajdę, ty pewnie u mnie coś znajdziesz. To są naturalne rzeczy, które się dzieją. I teraz kwestia, czy my mamy już to leczyć? Mnie nic nie boli dzisiaj. Ja trenuję, podnoszę. Coś tam pewnie jest nie tak. Czy ja mam to już leczyć? Czy ja z tym mam czekać do bólu? No bo ja też nie słyszałem takiej opcji i to jest mega pewnie też trudne, żeby tak dobrze trenować, tak dobrze żyć, żeby zabezpieczyć się przed kontuzją, czy jakby jakimś bólem. Trochę nierealne, więc teraz kwestia, czy my rzeczy, które mamy już napięte, czy napinamy względem tego, jak chodzimy, no każdy trochę inaczej chodzi, inny mięsień się napina, powinniśmy już tego szukać i to leczyć? Wiesz co, no myślę. Filozoficzne pytanie. Znaczy wiesz, tak naprawdę, kiedy pacjent do nas trafia, to nie trafia z powodu, że a wie pan co, skręciłem nogę jakieś X lat temu, mnie to nic nie boli, ale chciałbym coś z tym zrobić. Ja mam dosłownie bardzo niewielu pacjentów, którzy do mnie przychodzą w ramach profilaktyki. To było Ja miałem jednego wczoraj. dosłownie kilka osób, dokładnie. No, ale to jest grupa, która no, nie jest zbyt liczna. I zauważ, że jak już do nas pacjent przychodzi, to on przychodzi z jakimś tam problemem, ale my niekoniecznie pracujemy z tym problemem, tylko my pracujemy z problemem, który się ukazał 2 lata temu, który był tam 5 lat temu, który pracujemy nad obszarem, które doznały jakiegoś wypadku 20 lat temu. Więc mimo, że wcześniej tego pacjenta nic nie bolało, to już nad tym obszarem, gdyby on popracował nad tym obszarem wcześniej, to prawdopodobnie by nie doznał bólu w innych częściach ciała no później. Więc moim zdaniem takie badanie, poniekąd takie przesiewowe, żeby zobaczyć, który obszar nie działa w pełni optymalnie, to moim zdaniem by tutaj zaoszczędziło bardzo, bardzo dużo bólu w przyszłości. A na poziomie też tych testów nerwowo-mięśniowych, mięśniowych, reaktywności mięśniowej, znalazłeś jakąś taką powtarzalność, też ma mięsień w hipotonii, albo dużo mięśni w hipotonii, to będzie miał ból zawsze? Jest to powtarzalne? Czy jakby nawet jeżeli mam dużo mięśni w hipotonii albo w hipertonii, nie reagują dobrze z mózgiem, to i tak bólu mogę nie mieć? Wiesz co? Zwykle jest tak, że po prostu, że mięsień w hipertonii będzie jednak te dolegliwości bólowe wykazywał, ale nie jest to ta reguła. Więc, a jak też jakby jakiś obszar jest w hipertonii, a na przykład właśnie nie jest tkliwy ani bolesny, albo gdy przy jakby testowaniu, bo jakby sam napięty mięsień jest wskazaniem do przetestowania go, ale na przykład gdy jest w hipertonii i my go testujemy i on jakby trzyma swoją funkcję bardzo, bardzo pewnie, no to my szukamy, to ja wówczas szukam innego obszaru, bo wówczas może oznaczać, że po prostu ten obszar on nam kompensuje i on nie jest obszarem, nad którym trzeba się skupić. Ale no jest w hipertonii z jakiegoś innego powodu. Więc tutaj samym napięciem nie zawsze się warto kierować, tylko warto jakby ubrać to w kontekst i zebrać po prostu mnogość informacji z wywiadu i badania po prostu w całość. Czyli to wszystko ma się ułożyć w historykę, jak ja to mówię, czyli mamy połączyć wywiad, mamy połączyć te napięcia mięśniowe i wszystkie rzeczy, które inne umiemy w jedną całość, żeby to jakoś ułożyć z tego jakąś taką historię. Nie jest tak, że ułożymy zawsze jakąś historię, że może cię boleć z tego, że się nie napinasz, z tego, że się napinasz i z tego, że masz mięśnie, nie masz mięśni, masz siłę, nie masz siły. I trochę jest takie, że jak ktoś do nas przyjdzie, to zawsze coś wymyślimy. Znaczy, i tutaj właśnie to jest to, co chciałem powiedzieć, że tak naprawdę tutaj można wchodzić w dyskusję, czy my badając pacjenta i przeprowadzając z nim wywiad, to czy my jakby już układamy historię, co może być z nim, co może być z nim nie tak, co może wynikać z czego i tak dalej, czy po prostu jesteśmy białą kartą i tylko przyjmujemy jakby niektóre informacje, które być może później połączymy. I jakby ja nie jestem w stanie osobiście tego rozdzielić. Jak mi jakiś pacjent opowiada o swoich problemach, a potem ja to badam, to ja jakby z automatu mu przedstawiam, co ja uważam, czyli jakby ja mu przedstawiam jakby swoją teorię i swoje jakby domysły w tym pierwszym momencie.
I mu po prostu w trakcie badania mówię, co my wówczas sprawdzamy, że my w tej chwili sprawdzamy, czy jego stopa ma wpływ na jego tułów, czy jego po prostu bóle głowy mają związek z bólem piersiowym i tak dalej. Ja mu jakby to tłumaczę, ale potem po prostu jak coś się nie potwierdza, no to jego również o tym informuję, że no to tutaj chcieliśmy sprawdzić to, ale nam to nie wyszło, więc jakby idziemy w innym kierunku. Więc akurat u mnie osobiście to teoretyzowanie i to takie jakby tworzenie historii u mnie cały czas podczas terapii ewoluuje i się zmienia. A miałeś tak, że już wiedziałeś, coś komuś jest po dwóch jego zdaniach? Pierwsze jakby dwa zdania, już ta reszta mogłaby nie istnieć i tak się złożyło jakby w całość i ten cały wywiad, wywiad był niepotrzebny? Kilka razy tak. Ten wywiad jest po prostu taki potrzebny, żeby po prostu pewne rzeczy potwierdzić, ale no zdarza się tak, że po prostu przychodzi pacjent no i ewidentnie już widzisz na samym wejściu, co on robi, jak się zachowuje i po prostu, albo nawet w jaki sposób on okazuje swoje jakby dolegliwości. No i wówczas terapia razem z badaniem i wywiadem trwa po prostu 25 minut, no i no nie ma bólu, do domu, nie widzimy się już więcej, no bo wszystko jest tak też się nie rozdarza. To nie jest aż tak częste, jakbyśmy tego chcieli, ale się zdarza. Odsyłasz do innych specjalistów? Tak, tak, tak. I po głowę najczęściej? Najczęściej do moich dwóch jakby takich najbardziej zaufanych osób, do wspomnianego Dariusza Prusika, jeśli jest jakiś problem z funkcją, czy po prostu widzę, że zamiast terapii manualnej to komuś się przyda po prostu analiza ruchu i żeby ten pacjent, czy klient, jak to woli, żeby on się po prostu sam rozruszał i sam się zaangażował jak najbardziej w proces terapeutyczny. To jest jakby jedna osoba, ale też bardzo dużo odsyłam kobiet do fizjoterapeutki uroginekologicznej, do Aleksandry Krakowiak, również serdecznie pozdrawiam. Tak, nie znam, będę śledził, zobaczę. Tak, na Instagramie jest jako fizjofemina, bardzo polecam. Tak, to już kojarzę. No właśnie. Normalnie, po ludzku, a nie jakieś tutaj imię, nazwisko dajesz. No. No i bardzo dużo kobiet, bo też po prostu kobiety pytam o po prostu o problemy ginekologiczne, o bóle obszaru dna miednicy, otrzymanie moczu, o bóle przy współżyciu i tak dalej. Bo też jest często tak, że to nawet przy testach mięśniowych, gdy już na przykład jest jakiś problem w okolicach tułowia, no i badamy jakby ten obszar, no nie trzyma nic. No nie ma jakby, po prostu nie ma obszaru, gdyby ten jakby obszar włączył, tak? To wówczas blizna po nacięciu krocza, blizna po cezarskim jakby cięciu, czy mięśnie dna miednicy, samo napięcie jakby mięśni dna miednicy podczas jakby testowania. Są sytuacje, kiedy one się załączają jakby automatycznie i wówczas po prostu polecam, żeby się najpierw udała do Oli, żeby ona zbadała to po swojemu. I po dwóch wizytach u niej, żeby wróciła wówczas do mnie, jeśli po prostu nawet będzie taka potrzeba. Ale często jest tak, że po opracowaniu po prostu dna miednicy, czy jakby odpochwowo, to te dolegliwości znikają. Więc jakby też uważam, że bardzo ważne jest, żeby mieć takie zaufane osoby, do których można odsyłać. I też i nie tylko mówię jakby o osobach, które jakby pracują w różnych obszarach, czy w różny sposób, bo jakby i Darek, i Ola pracują w różny sposób i na różnych obszarach niż ja, ale też na przykład, żeby mieć osoby, które pracują w bardzo podobny sposób, ale być może po prostu innymi metodami, typu czy jak ktoś używa tej manipulacji powięzi, czy po prostu innego jakby modelu, żeby takie osoby mieć gdzieś w zanadrzu, bo no my jako terapeuci nie mamy stuprocentowej skuteczności jednak w swoich terapiach i nigdy nie będziemy mieli z wielu jakby czynników. Dlatego jeśli na przykład mi w gabinecie pacjent się nie ruszy absolutnie do przodu po trzech wizytach, czyli że jakby nie ma przynajmniej takiej 50% wyraźnej poprawy, no to ja z automatu polecam, żeby po prostu spróbował w innym miejscu, gdzie ktoś spojrzy na niego w inny sposób, jakby świeżym spojrzeniem, w myśl jakby innej metody, w myśl jakby innego badania tego pacjenta. I być może u innego terapeuty on będzie miał po prostu lepsze efekty. I tutaj jakby nie ma co się
tutaj biczować samego siebie, bo my nie jesteśmy w stanie wyleczyć całego świata. I to moim zdaniem, jeśli to sobie uświadomimy, to będzie nam w życiu bardzo, bardzo łatwo. Ja też te trzy jakby wizyty też mam tak u siebie, ale czy uważasz, że to jest na początku drogi też dobre, żeby po trzech wizytach mało doświadczony terapeuta, mało doświadczony trener, który musi to doświadczenie, który musi pracować z ludźmi, żeby nabrać tego doświadczenia, po ilu wizytach on ma odesłać do kogoś innego jakby? Czy te trzy to jest trochę już nasze doświadczenie, które my złapaliśmy i gdzieś komfort pracy jeden na jeden od samego początku bez, bez pracy NFZ-owej? A czy to gdzieś nie powinno być jednak więcej? Jeśli więcej, to ile? Wiesz co, to już jest pytanie bardzo, bardzo indywidualne. I to też moim zdaniem zależy poniekąd od jakby miejsca, w którym pracujemy. Bo na przykład jak ja pracuję sam, po prostu sam jeden w swoim gabinecie, no to ja jakby mam ustalone, że ja jakby jestem w stanie pracować ze świeżym okiem przez te trzy wizyty. Jeśli jakby nic mi nie ruszy, no to ja odsyłam. Ale na przykład, gdy osoba pracuje w jakimś większym kompleksie i na przykład ma możliwość zasięgnięcia rady jakichś innych starszych terapeutów, czy bardziej doświadczonych terapeutów, no to jakby liczba wizyt tutaj może być jak najbardziej większa, bo na przykład, gdy po drugiej wizycie nic się nie ruszy, zapytasz swojego kolegę, słuchaj, co ja mogę zrobić z tym, z tym i z tym? To wiesz co, spróbuj to i to. I wtedy na tej wizycie sprawdzasz to, wciąż jakby nic nie idzie, to pytasz innego jakby znajomego, albo tego samego, słuchaj, no wiesz co, no nie poszło mi to wcale, ale jest po prostu efekt w tym. Ej, to wiesz co, zrób to i to, albo wiesz co, spytaj tam Radka, on jakby w takich przypadkach pracuje, on jakby z takimi przypadkami pracuje więcej, zapytaj go, a Radek ci podpowie, słuchaj, zrób to i to. I wówczas jakby tych wizyt może być jak najbardziej więcej. Okej. Okay. Odsyłasz do lekarzy? Jak jest jakby to, jakby jak przy wywiadzie są jakby takie niejasności czy czerwone flagi, jak to kto lubi nazwać, choć to jest też mylnie odbierane, to wówczas tak. Tylko po prostu na dalszą diagnostykę, jeśli uważam, że jest jednak konieczność zrobienia tam rentgena, bo ktoś przychodzi tam z bólem, a ja mam tam podejrzenia, że w sumie to mi wygląda ta troszkę na złamanie, ale jakby ta pacjent nie bardzo się udał wcześniej do lekarza, to wówczas jak najbardziej. Ale robię to, nie ukrywam, stosunkowo rzadko. Ale jak już odsyłam, to też po prostu piszę osobno na kartce, z czym pacjent przyszedł, co ja znalazłem, co mnie zaniepokoiło i po prostu propozycja, jakie ja osobiście cię badania bym tam zalecił, ale jak nie, to po prostu, że chciałbym, żeby tam była wykonywana jeszcze dalsza diagnostyka. Spotkałeś się ze złą reakcją lekarza na to, co napisałeś? Wiesz co, tych reakcji... O czym o tym nie wiesz? Tak naprawdę nie wiem o tym, ale jedna tylko pacjentka mi powiedziała, która jakby potem jakby przychodziła też do mnie dalej, że gdy poszła do lekarza z tą jakby kartką, którą ja jej potem wysłałem, no to lekarz był tak pod wrażeniem, że w sumie to się nie zdarza często, żeby coś takiego też przekazać, a w sumie szkoda. Okej. Okay. Tak, w sumie szkoda naprawdę. A miałeś taką zwrotkę, że wysłałeś do lekarza, a lekarz zabronił rehabilitacji, osteopatii, nieważne, kontaktu z tobą? Nie w taki bezpośredni sposób. Słyszałem, żeby nieraz pacjentom nie zalecać rehabilitacji w niektórych takich bardzo oczywistych jakby sytuacjach dla nas, ale tak, że lekarz usłyszał, że przychodzi do mnie, i że po prostu on jakby pacjentowi zabronił, czy po prostu jakby nie zalecał wizyt u mnie, to w ten sposób się nie spotkałem. Jeszcze nie. A widziałeś wypis z zakazem rehabilitacji kiedyś od lekarza? Zakaz rehabilitacji nie. Ja widziałem po operacji mikrodystektomii, a zakaz rehabilitacji. To nie, to tylko oszczędzający tryb życia. To nie wyżej tak. To się nie widziałem. Polecam serdecznie.
Kiedy dla ciebie pacjent jest do terapii manualnej, a kiedy jest do terapii ruchowej? Jak to sobie to rozgraniczasz? Kiedy koniec pracy jest z tobą, terapeutą manualnym, kiedy wysyłasz do, na przykład do Darka, do kogoś innego, nieważne. Tak trochę ogólnikowo podejdźmy do tego. Co z takim wyznacznikiem? Ok, koniec pracy ze mną. Trudne pytanie, wiesz, tak naprawdę. To dobrze. Przede wszystkim to tak. Przede wszystkim wtedy, gdy na przykład, gdy ja nie znajduję, może nie znajduję, ale jakby te rzeczy, które ja znalazłem, jakby ja nie widzę w nich jakby pracy, w sensie potrzeby pracy manualnej, czyli na przykład jak jakiś obszar po prostu nie reaguje na bodźce jakby, które ja wprowadzam, to jest jakby jeden powód, a na przykład kolejny powód jest taki, gdy widzę, że jakby pacjent, gdy pacjent właśnie nie ma aż tylu jakby ograniczeń, które ja po prostu tu wyczuwam, gdy jakby obiektywnie rzecz biorąc to, biorąc pod uwagę całą jakby społeczność ludzką, to jego to nie powinno teoretycznie boleć, ale gdy na przykład podczas wywiadu było, że po prostu, że jakby nie podejmował wcześniej jakby żadnej aktywności, czy że jakby nie podejmuje ruchu, bo na przykład się pewnych rzeczy jakby boi, bo kinezjofobia tutaj też jest jakby istotna, bo na przykład przy jakiejś operacji to bał się jakby sam zaktywizować i spionizować i bał się jakby podjąć tej rehabilitacji takiej jakby no, funkcjonalnej, no to wtedy jakby odsyłam tę osobę na trening, ale wtedy również najczęściej pracujemy raz, góra dwa, i po prostu odsyłam dalej. Też na przykład ostatnio był pan, który był po artroskopii, bo miał wycinane fragmenty łąkotek. No to na początku przyszedł do mnie, pracowaliśmy terenażowo, strukturalnie, mobilizowaliśmy, co było do przemobilizowania, ale ja mu powiedziałem, że po prostu jak już po trzeciej wizycie, w sensie ja tu już nie widzę pracy bardziej dla siebie, niech idzie teraz pracować z trenerem, a do mnie niech się zjawi po miesiącu, zobaczymy jak to kolano wygląda, jak całe jakby biodro wygląda, czy nie ma jakichś restrykcji jeszcze w innym miejscu, ale że to już jest raczej kwestia funkcjonalna niż taka strukturalna, z którą ja jestem w stanie pracować. Masz pacjentów tak zwanych cyklicznych, takich, którzy przychodzą, bo się trochę przyzwyczaili do ciebie, a trochę nic im nie jest? Taka zmora twoja, jakiś taki pacjent, który jakby powtarza się. Którzy przychodzą cyklicznie, tak, którym nic nie jest, nie do końca, ale są tacy, którzy jakby przychodzą, bo jakby się przyzwyczaili do mnie, bo jakby gdzieś załapaliśmy jakiś taki kontakt i nasze osobowości po prostu się jakoś tak rozumieją i są w stanie się zgrać. Mimo, że ja im zalecam już inne rozwiązania, typu miałem jedną panią, która przychodziła do mnie długi czas, bo ona była po operacji kręgosłupa, no i już kilka razy jej powiedziałem, no, że ja już tutaj nie widzę pracy dla siebie, warto, żeby po prostu odwiedziła innego specjalista, który pracuje w inny sposób, ale dobrze wiem, że nigdy się u tej osoby nie pojawiła. Jakby kilka razy wracała jakby do mnie, no panie Krzysztofie, no wie pan, ja wolę jakby przyjść do pana, pan mi tutaj zrobi, ja się jakby czuję lepiej tam przez chwilę, no jakby tacy też są. No. Takich pacjentów powinniśmy wyrzucać, jakby trochę nie przyjmować ich już więcej, bo nie pomagamy, bo my też sobie robimy taki w głowie troszeczkę, jakby to nazwać, wypalenie zawodowe, no bo ona przychodzi, już więcej przeskoku nie zrobimy, takiego jakby kroku milowego już nie będzie, bo to jest taki trochę stan już, który jest no, długotrwały, nie wiem, patologiczny, niekoniecznie zawsze. Czy odsyłamy, czy jednak tolerujemy i pilnujemy? Wiesz co, to zależy jaki to ma model biznesowy. Ale... No, już przejdziemy. Tak. Ale ja jakby już, jak ktoś nie będzie się stosował do zaleceń, które jakby ja mu się staram przekazać, no to ja nie zapisuję im tak jakby dalej. No
ta pani u mnie też była dwa razy po tym, jak ja jej zaleciłem wizytę w innym miejscu. I ja na sam koniec jej powiedziałem, że my tu nie mamy nad czym pracować i że ja jakby nie zrobię u pani nic nowego, jak pani nie pójdzie po prostu do innego terapeuty. I póki co od tego momentu do mnie nie dzwoniła, ale jakby... Już się boi. No być może, ale wówczas ja zapytam po prostu, czy była w tym i w tym miejscu i jeśli nie, no to ja niestety tutaj nie widzę jakby potrzeby pracy manualnej, tylko widzę tutaj potrzebę na przykład pracy ruchowej i funkcjonalnej. Mhm. No i tak uważam, że znaczy no, mi to daje poczucie, że jestem w stanie spokojnie spać w nocy. To okej, okay. To dlaczego założyłeś własną firmę? Skąd ten pomysł? Skąd pomysł na gabinet? Ja tam widzę dość sukcesowo. Prawda, pomysł o własnym gabinecie zrodził mi się już w pierwszej pracy w Krojantach. W sensie ja się po prostu zakochałem w pracy jeden na jeden. Ja tam miałem taką możliwość, gdzie niewielu terapeutów ma możliwość zaraz po studiach pracy jeden na jeden z pacjentem. To był dla mnie bardzo, bardzo duży komfort. I jakby ja myśl o własnym gabinecie się zrodziła już wtedy. I ja chciałem jakby od zawsze. Ale ja pracowałem niecały rok w Krojantach. Potem udałem się na rok do Zielonej Góry, by finalnie właśnie wylądować w Bydgoszczy. I ja, gdy się przeprowadzałem z żoną w Bydgoszczy, trochę tak, trochę zwiedziliśmy z żoną, to ja składałem CV w różne miejsca, w placówki, które znałem, których jeszcze wcześniej potem nie znałem. Ale jakby no, zainteresowanie mną nie było. Jakby no, tego zainteresowania nie było, nie mogłem znaleźć jakby tej pracy. I dosłownie jak mi odmówiła ostatnia osoba, to wówczas ja tylko wszedłem na jakiś portal, widziałem no, idealny gabinet na tamten czas, który akurat był wolny. Od razu zadzwoniłem, umówiłem się na kolejny dzień i wynająłem go chyba 3 dni później. Więc jakby sam proces pracy gabinetowej i założenia własnej działalności, mimo że to już, mimo że myślałem o tym już wcześniej, to tak naprawdę trochę robiłem jakby na gorąco, bo nie planowałem tego w tym czasie. I to był taki okres, gdzie zderzyłem się z kilkoma realiami, które poniekąd były nauczką, ale no, które kosztowały mnie też troszkę pieniędzy. To co cię zaskoczyło w takim razie? Wiesz co, zaskoczyło mnie poniekąd, że nie było aż takiego na początku zainteresowania z moimi usługami. Ja byłem tak przeświadczony, że po prostu jak ja otworzę swój gabinet, założę profil na Facebooku, po prostu jakby poinformuję też osoby, które krążą gdzieś wokół tego gabinetu, a przypomnę, że gabinet znajdował się dosłownie w placówce siłowni, więc można pomyśleć, że jakby klientów czy pacjentów, co będzie tam no troszkę, to tego zainteresowania no nie było. I to mnie zdziwiło wówczas na samym początku i ja po prostu krok po kroku samemu też musiałem rozwiązywać pewne rzeczy, dowiadywać się pewnych rzeczy. Co, jak robi się samemu, no to jest raz, że czasochłonne, dwa, że to jest po prostu no, kosztowne. Mhm. Czyli co, jakby otworzyłeś i nie ma klientów, to co zacząłeś robić, żeby ich pozyskać? Co było twoim takim kluczowym systemem do pozyskania klienta? Wiesz co, próbowałem działać bardzo mocno na Facebooku, wówczas jeszcze wtedy na Instagramie chyba już nie było jeszcze. Chyba już właśnie robiłem, tak mi się wydaje, że i na Instagramie i na Facebooku zacząłem wrzucać jakieś treści, to były takie treści bardzo prymitywne jakby, ale już tam działałem, ale też każdemu pacjentowi mówiłem, że jeśli jest po prostu jest zadowolony z jakości usług, to będę wdzięczny za polecenia w gronie tam przyjaciół, rodziny i powoli każda osoba przyprowadzała jeszcze jedną i to powoli się zaczęło nakręcać, ale początki były faktycznie takie dość toporne. Bardziej jakby z tego powodu, że ja do Bydgoszczy przyjechałem jako osoba świeża, jako osoba nowa. Ja jakby nie pracowałem w innym miejscu w Bydgoszczy, więc ja jakby nie miałem tej bazy pacjentów, którą normalnie ktoś by
mógł mieć pracujący w przychodni, gdzie na przykład wykonuje zabiegi fizykalne, ale też pracuje na sali ćwiczeń ruchowo czy manualnie, to po prostu te osoby, one już mają łatwiej i to jest akurat bardzo fajne, bo one już są jakby rozpoznawalne w pewnym jakby gronie pacjentów i już jakby można powiedzieć, że mają już pewną bazę tych pacjentów zapewnioną. A osoby, które przyjeżdżają jakby nowe do nowego miasta, to jest o wiele bardziej problematyczne i długotrwałe. Chyba jeszcze kłopot tego, że też rodziny jakby nie było, czyli takiej tej pierwszej opcji, która może polecić, nie? Jakby no tam mama zawsze będzie na spacerze tam wszystkim swoim koleżankom mówiła, no tu jest mój syn. Dokładnie tak. Jak ktoś właśnie zakłada gabinet w rodzinnym mieście, to jak najbardziej. Niestety my z żoną nie mieliśmy tutaj nikogo praktycznie z rodziny. Znajomych to jak najbardziej, ale z rodziny to nie mieliśmy jakby nikogo, więc też jakby to grono od razu się zmniejsza osób, które mogą nam polecać. Co cię zaskoczyło jeszcze w prowadzeniu własnej firmy? Co jest dla ciebie takie nie spodziewałem się, to dziwne, nikt tego nie powiedział, nigdzie tego nie przeczytałem, to jest nierealne jakby do zrobienia, bo? Mało rzeczy mnie zaskoczyło, w sensie ja wiedziałem, z czym mniej więcej to się wiąże, bo mój ojciec też ma jakby własną firmę, więc ja wiedziałem też po prostu w jaki sposób on funkcjonuje. No tu jesteś w pracy 24 godziny na dobę. Czy tego chcesz, czy nie, czy wmawiasz sobie, że to work-life balance to jest autentyczna rzecz i że po prostu to się da zrobić? No nie da się tego zrobić. Jak jest, to jest, jak, no to jest, no to jesteś ty, tak? No twoja jakby praca to jesteś ty. I to mnie nie zaskoczyło akurat i nie zaskoczyło mnie też to, że trzeba działać jakby medialnie, trzeba się udzielać, trzeba robić pewne rzeczy typu tam prosić o opinię. To mnie akurat nie dziwiło. Zdziwiło mnie to, że niektóre rzeczy mogą być, że zdziwiło mnie to, w jakim stopniu trzeba się do niektórych rzeczy przyłożyć. Mhm. Jakby najbardziej mnie zdziwiło to, ale to, że no już no myślisz sam o sobie, no nie, no jak wychodzisz na urlop i jedziesz na wakacje, to nie płacisz tylko za wakacje, ale też płacisz za to, że jakby no nie zarabiasz w tym czasie. No to jakby te rzeczy mnie nie dziwiły, ale dziwiła mnie ilość jakby wysiłku, który trzeba włożyć po prostu w te pewne rzeczy. O. Dlaczego nie masz Dlaczego dzisiaj nie masz nikogo, kto ci jakby pomaga, nazwijmy to pracownika, czy ten współpracownika, kogoś, kto może zabrać tych pacjentów, których tobie się nie chce, albo już skończyłeś z nimi pracę, a oni dalej chcą przychodzić? Wiesz co, bo jestem bardzo wymagający względem jakby siebie, a też wymagam bardzo dużo od innych, dlatego też no ja miałem już wcześniej kilka ofert współpracy z trenerami, innymi jakby terapeutami, ale nikt mnie nie przekonał sobą na tyle i w tym stopniu, w jaki przekonują mnie osoby, z którymi jakby współpracuję teraz, czyli jakby i Darek, i Ola. I tak samo miałbym, podejrzewam, po prostu z osobami, które by pracowały gdzieś tam ze mną i w podobny sposób co ja, że ja bym bardzo dużo od nich wymagał, tylko że uważam, że to jeszcze nie jest czas jakby na to, bo chciałbym też zbudować bardziej swoją jakby markę, swoje nazwisko w nowym mieście, a to też trwa. I dopiero gdy po prostu ja jakby będę zadowolony z tego, w jakim ja miejscu jestem, to potem będę oczywiście myślał, żeby tę działalność rozszerzyć. Takie plany też zresztą są, ale one... To jeszcze rok, dwa, czy trochę więcej potrzebujesz? Wiesz co, to trochę więcej jeszcze. Trochę więcej. Okay. To zapytam trochę jeszcze raz przewrotnie. Jak osteopata może się dogadać z, nazwijmy to, trenerem? Mm-hmm. No bo to w Polsce mało popularne. Jeszcze z trenerem medycznym, jak nazwę, to za chwilę będzie, że takiego zawodu nie ma. Mm-hmm. Ale niech będzie. To jak ty jesteś w stanie się dogadać? Dlaczego ty chcesz współpracować z trenerem? Taką rzecz jeszcze do ciebie potrzebuję. Ponieważ trener jest w stanie zrobić rzeczy, których ja nie potrafię. Okay. I to jest jakby tego, i to jest jakby
meritum tej współpracy, że trener widzi rzeczy, których ja nie widzę, że on jest w stanie zbadać rzeczy, których ja nie umiem zbadać. Pewnie gdybym bym przysiadł, to bym wiedział, ale jakby ja na tę chwilę nie potrafię, jakby nie mam ambicji, nie żeby wszystkie rzeczy. Tak, no bo jakby każdy jest od czegoś innego. Więc jakby dziwi mnie to, że to jeszcze nie jest tak popularne, bo dla mnie to jest rzecz jakby naturalna, że ja jestem w stanie zrobić pewne rzeczy na pewnych płaszczyznach, a trener jest w stanie zrobić inne rzeczy na innych płaszczyznach. To niekoniecznie oznacza, że ja jestem w stanie zrobić coś lepiej, czy że on jest w stanie zrobić coś lepiej, tylko jakby każdy z nas jest w stanie zrobić coś zupełnie inaczej i nasze jakby pola działania się uzupełniają. I to się samo tyczy no, jakby innych specjalistów. No nie ma lepszej specjalizacji lekarskiej, tak? No kardiolog no nie jest lepszy od neurologa, a to się jakby do tego sprowadza. Mm-hmm. A czy można być jakby fizjoterapeuta od kolana tylko i wyłącznie, czy od kręgosłupa, czy taka specjalizacja u nas jest jakby trochę nierealna? No bo mamy zaraz specjalizację, mamy jednak uroginekologia, to są zupełnie inne jakby inne szkolenia, przeważnie raczej kobiety częściej i jakby powiedzmy my, bardziej te fizjoterapeuci ortopedyczni, nie dotykamy się tych rzeczy, ale czy możemy to samo powiedzieć o tym, że możemy być specjalistami tylko od kolana, czy to jest nierealne? Znaczy, no tak naprawdę to możesz być specjalistą od czego tylko chcesz. Możesz być specjalistą od haluksów i po prostu i w ten sposób funkcjonować. Pytanie, czy będziesz... Ale bierzesz całość do kupy, no bo jak sam powiedziałeś, ten haluks może wynikać z tego, że ktoś miał uraz, nie wiem, whiplasha, no i załóżmy krzywo ustawia głowę, przez to potem będzie krzywo chodził, pójdzie kompensacja, blablabla, wyśle jakąś historyjkę, sobie myśliśmy, no i ma tego haluksa. I teraz ja będę pracował 100 godzin z haluksem, efekt będzie, on pójdzie na 100 godzin kolejnych na trening i ten haluks będzie powiększał się, tak? I jakby, czy my możemy tak się jakby precyzyjnie zamykać na stawy? Znaczy wiesz, jak terapeuta, który się zamknie na jeden konkretny obszar czy staw i będzie miał popyt i będzie jakby miał zainteresowanie i będzie miał względne efekty i pacjenci będą zadowoleni, no to jak najbardziej to może być. Ja osobiście nie widzę tego w ten sposób i jak ktoś jest tylko specjalistą od kolana, to w sensie terapeutą od kolana, to nie jest aż tak efektywne, jakby mogło być. No bo właśnie jak sam wiesz, no to dużo rzeczy wynika z innych rzeczy, a no jak jest jakiś ból kolana, który nie wynika z samego kolana, no to co w takim razie z tym pacjentem robić? Więc to może być bardzo, bardzo ciężkie. Jak ktoś pójdzie w taki model, to jak najbardziej. Ale dla mnie osobiście to by nie było wymiernych korzyści. Gdzie twoja firma, gdzie ty chcesz być za 10 lat? Co ty chcesz zrobić? Za 10 lat być może już tak, ale jeszcze nie wiem. Prawdopodobnie będzie zmiana lokalizacji. O, na większe? Na większy kawałek. Masz tam ładnie, więc czemu tam chcesz to zmieniać? Znaczy... Masz, jak powiedziałem, to masz luksusowo. No, jakby ja jestem w tym miejscu sam, co mi na tę chwilę bardzo, bardzo odpowiada. Ale w przyszłości są plany po prostu większego kompleksu z innymi specjalistami, z innymi również usługami, które się będą po prostu uzupełniały i zacieśniały się jakby bardziej wokół pacjenta i ten pacjent po prostu będzie mógł więcej jakby z tego dla siebie wynieść. Ale 10 lat to jest taka wartość graniczna, gdzie po prostu to już mam takie plany dość szerokie. A właśnie za te więcej niż tam rok, dwa, to będą zmiany troszkę mniejsze. Okej, a powiedz mi, jak byś zdefiniował dobrego terapeuta? Co to dla ciebie znaczy dobry terapeuta? Dobry terapeuta to między innymi taki terapeuta, który moim zdaniem jest odpowiedzialny zarówno za siebie, jak i za pacjenta. I rozumiem przez to, że jeśli terapeuta pracuje z jakimś pacjentem
i widzi, no, że mu ta terapia no, nie idzie, no, że pacjent no, nie idzie naprzód, no i że tych efektów jakby nie ma, no to jakby odpowiedzialnością pacjenta, odpowiedzialnością terapeuty względem pacjenta jest to, żeby mu zakomunikować, że no, nie idziemy w tym kierunku, w jakim chcielibyśmy iść i że po prostu najlepiej udać się w trochę inne miejsce. I to moim zdaniem jest bardzo, bardzo ważne, żeby po prostu znać swoje ograniczenia, ale no, żeby też znać swoje no, mocne strony. No, no nie można jakby być dobrym terapeutą odsyłając tylko pacjentów, ale trzeba znać zarówno swoje i mocne, jak i słabe strony i ograniczenia. I to też jakby sprowadza mnie do kolejnego punktu, że moim zdaniem dobry terapeuta ma w poszanowaniu również inne metody terapeutyczne, inne metodologie i jakby nie czuje się przez nie jakoś tam zastraszany, czy po prostu nie, no nie czuje jakby w tym konkurencji. Bo okay. Tu dziękuję przerwę, bo chcę to bardzo zadać. Szanowanie innych metod, nawet jeżeli nie mają udowodnionych naukowo podwali, nawet jeżeli są nowe, to mam je szanować, czy coś, czego nie ma w EBM-ie, mam do kosza wyrzucać i nie mogę tego stosować jako terapeuta, jako zawód medyczny, który ma się opierać na badaniach. Mm-hmm. Znaczy, no tutaj byłbym hipokrytą, bo duża część rzeczy, które ja robię, no to nie jest nigdzie no, poparte w badaniach, albo ja nie wiem, że jest to poparte w badaniach, ale robię po prostu rzeczy, bo wiem, że pewne rzeczy po prostu jakby robią robotę, ja przez to pomagam pacjentom, a to, czy to jest potwierdzone po EBM-ie, czy nie, no to mnie to już specjalnie tam nie obchodzi. Bo to jest jakby też to, co powiedział kiedyś u ciebie zresztą na podcaście. Maciej, słuchasz? Dziękuję. Tak. To, co powiedział Marcin Siedlaczek z Bydgoszczy również, to on powiedział to na kursie, na którym byłem, że wszyscy tak naprawdę idziemy na jeden szczyt, ale z różnych stron góry. Okay. Jak jakby ktoś po prostu ustawi sobie... Wiesz, co powie EBM teraz? EBM powie, bo ja będę teraz, muszę tego robić z kontrą do ciebie. EBM powie, że oni dojdą szybciej. Że oni mają skuteczność większą, bo wiedzą, ile procent więcej działa ta metoda od tamtej metody, a ta nie ma badania. Oni na przecież będą szybciej niż ty, a ty będziesz krążył dookoła, długo, długo, dopiero dojdziesz, a już tam będą. To tak jak najbardziej również może być, tylko właśnie też jest kwestia tego, żeby zrozumieć, że jakby pacjenci, tak samo jak terapeuci, mają jakby również inne usposobienia, inne jakby oczekiwania względem samego terapeuty, niekoniecznie względem jakby metod, którymi on się jakby nakieruje, bo zauważ, że nie z każdym pacjentem się jesteś w stanie dogadać tak swobodnie jak z innym i między innymi jakby ten czynnik ludzki to również jest istotna rzecz, dla czego ktoś do ciebie przychodzi i możesz na przykład pracować EBM-owskie i te efekty idą fajne, w sensie by mogły iść fajnie, ale na przykład jak no, terapeuta no, nie czuje, no, jakby no, pacjent nie czuje tej chemii z tobą, no to te efekty i tak nie będą aż takie dobre, jakby mogły być, bo nie nawiązaliście aż takiego porozumienia. I to nie jest właściwie kwestia tego, czy terapeuta robi coś źle, czy źle rozmawia z tym pacjentem, czy po prostu źle się wyraził, czy uraził tego pacjenta. Ale po prostu, że pacjenci są różni, każdy ma inne usposobienie i temperament i też jakby pacjent idzie do tego terapeuty, który mu najbardziej odpowiada. Bo po prostu jak dobrze wiesz, no z jednym pacjentem jesteś w stanie złapać flow po prostu od tak, że dobrze się wam rozmawia, ten wywiad idzie dobrze, ten czas leci, terapia idzie gładko i tak dalej. Albo leci za szybko. Tak, właśnie. A są tacy, którzy po prostu już na samym przywitaniu już wiesz, że będzie no nie tak łatwo. No. I tylko patrzę, do kogo odesłać. Mam tą możliwość, musiałem go wiedzieć, na szczęście. Mam 20 terapeutów, innych nie mogę wybierać. Ale też trzeba mieć na uwadze, w sensie trzeba też być czujnym, bo jak już jakiś pacjent mówi, że był u 20 terapeutów wcześniej. Tak, to nie, to wtedy jest super, bo już wyzwanie. To pytanie, dlaczego?
Znaczy nie, mnie jakby nie martwi fakt, że on był tam już u innych osób, a ja będę robił to samo, jakby to, co robili inni. To mnie jakby absolutnie nie martwi, ale mnie martwi to, dlaczego on tak naprawdę był tylu terapeutą. Czy naprawdę aż tyle osób nie było w stanie mu pomóc i tutaj trzeba być po prostu czujnym. A inaczej, czy 20 osób mogło się mylić, tak? Na tak, 20 tak, osób tak. Mogło robić tyle błędów. Czasami się zdarza i mam, że kurde, to było takie proste. Ja nie wierzę, że oni tego nie zrobili, nie? Jakby takie było, jedyna możliwa ścieżka w tym przypadku. Jakby nie mam gdzieś nawet jakby rozkraczyć, gdzieś jakąś własną drogą pójść, ale to tak nie wychodzi. Zdarza się, ale to normalnie. Miało pacjentów. No to ja na przykład miałem pana ostatnio, tam miesiąc temu, to o nim też nagrałem kilka relacji na Instagramie, że pan przyszedł do mnie, który tam odczuwał ból całego ciała od 7 lat. Był już tam u bodajże chyba tam 8 terapeutów czy iluś, no i tam był jakby u mnie. No ja z nim tam zapracowałem, po prostu jak normalnie było i tak dalej. No i on jakby na sam koniec terapii, to mi powiedział, że on jakby jest no, rozczarowany jakby tą terapią, bo on wszedł z bólem, I z tym samym bólem on też wychodzi. No i że jakby on już nie przewiduje się u mnie zjawić, no i się pożegnaliśmy w takich dość przyjacielskich relacjach. No, tak, bo jakby tu ja nie mam jakby o to żalu do niego żadnego. No i jakby no, takie osoby też są, że jakby jakiś pacjent oczekuje bardzo wiele, bo oczekiwał, że ból, który jest od 7 lat i z którym nie poradzili sobie inni terapeuci, że zniknie po jednej wizycie, no to takie sytuacje jakby też są, ale na tym cierpi w sumie głównie no to tylko pacjent, no bo on gdzieś szuka czegoś, czego nigdy być może... Trudnego uzdrowienia. Tak. Ja jeszcze muszę tego EBMO wrócić i zadać Ci jeszcze jedno bardzo trudne pytanie. Mhm. Czym my, załóżmy terapeuci, nie wiem, tak jak Ty pewnie i ja też czasami wykorzystując reaktywność nerwowo-mięśniową, która jest no mało udowodniona, bo dużo problemów jakby z tematem jest, jaką siłę przyłożyć. No bardzo subiektywne to jest, no. Będziemy się różnić od znachora typu bez nazwiska. Wiesz co, myślę, że nam to nie grozi. Jakby nowe metody cały czas się pojawiają. Być może one nie są udowodnione w tej chwili, tak jak będą być może za 20 lat, ale nikt nie powiedział, że to, co jest nieudowodnione teraz i czego my nie jesteśmy w stanie udowodnić teraz, to że za 20 lat to będzie również nieudowodnione. Nie wiemy, jakie badania będą możliwe do wykonania i jakie możliwości będą one za sobą niosły. Więc... A ja wam powiem jeszcze jedną rzecz dla wszystkich, którzy są za, przeciwko, ja bym mówił, że żeby się rozwijać, trzeba wychodzić poza kanony, inaczej byśmy tkwili cały czas w epoce kamienia upanego i byśmy nic niechcących nie zrobili, więc to jest tak zwany automatyczny rozwój, no i gdzieś to pchać cały czas do przodu i próbować różne rzeczy, a może pomożemy szybciej niż do tej pory mogliśmy pomóc. Dokładnie tak. To jest takie kluczowe moim zdaniem dla tego, co ja robię, jak ja sobie tłumaczę, dlaczego wykorzystuję metody, które są nie podparte badaniami, ale jeżeli mam jakieś możliwości i pacjent idzie szybko, to też wykorzystuję rzeczy, które są w badaniach, tak jak nie wiem, trening siłowy czy każda inna rzecz, którą pracę wyliczycie. A mam jeszcze pytanie takie jeszcze, po co ci Instagram? Po co ty chcesz robić Instagram? Wiesz co, na początek Instagram był mi po to, żeby po prostu wrzucać jakby treści w sieci, w internet, żeby jakby prowadzić tak bardziej marketingowo i żeby po prostu rozwijać gdzieś swoją markę osobistą, ale po prostu im później, tym też ja z Instagrama czerpię jakby wiedzę, jakby ja czerpię inspirację, ja widzę dzięki Instagramowi czym ludzie pracują, w jaki sposób pracują i ja jakby inspirując się tymi pewnymi rzeczami, no to po prostu ja się staram zasięgnąć języka i wiedzy w innych jakby jeszcze obszarach, i być może wykorzystać po prostu tę wiedzę we własnej praktyce. Więc jakby Instagram mi służy jako źródło inspiracji. Poznałem tam wiele osób, tak naprawdę ze środowiska terapeutycznego, które cieszę się, że poznałem, bo jakby pokazują mi rzeczy, które ja szperając w internecie być może bym znalazł nawet, ale że na Instagramie to jest po prostu bardziej... No, o wiele łatwiejsze. A pozyskujesz klientów? Widziałeś kogoś, kto jest u ciebie z powodu tego, że ty coś pokazałeś na Instagramie?
Jest to ja wielokrotnie, bo też zapisuję osoby, po prostu niektóre osoby piszą do mnie w wiadomościach prywatnych, czy można się umówić na wizytę. I akurat to się również zdarza, więc jakby samo publikowanie treści, i to jest też fajne, bo jakby publikując treści, ty sam też jakby określasz siebie, w jakim obszarze ty pracujesz, to jakby też łatwiej ci nazwanie rzeczy, z którymi pracujesz, i pokazanie innym, w jaki sposób ty pracujesz. A jak opisujesz jakiś przypadek kliniczny z gabinetu, a ktoś to będzie czytał i sobie myśli, kurczę, to wygląda zupełnie po prostu tak jak ja, zgłoszę się do typa. Zobaczymy. I tak się zdarza, i to się zdarza akurat raz wyjątkowo często. Dokładnie tak jest. I to właśnie chyba po to mamy ten Instagram robić, żeby szerzyć tą wiedzę, z kim my i z czym pracujemy naprawdę, tak? No bo dużo jest takich jakby też naszych Instagramów, które są za medyczne, idą dla innych terapeutów, a trochę chyba nie o to chodzi, bo my to mamy nadzieję, że te podstawy, które są w Instagramie, to my wszyscy powinniśmy raczej znać. Gdzie ten taki post ostatnio u ciebie widziałem na temat schylania się? To jest taki temat, który wzbudza teraz dużo kontrowersji. Tak, ja dzisiaj mam u siebie takie zdjęcie też na Instagramie, jak ja się schylam po książki. Tak, robię okrągłych plecach, ale tam oczywiście litania była, już trzy osoby chyba napisały, że Jezu, jak ty te książki podnosisz, człowieku, plecy sobie rozwalisz. Wytłumacz ludziom, że tak nie jest. No już na koniec. Dlaczego mamy na okrągłych plecach robić skłon? No, czy możemy tak robić? No słuchaj, no po prostu nie jest. Tak samo jakbyś na przykład się kłócił z tym, żeby nie podnosić kubka z kawą na zgiętym łokciu, bo ci to obciąża łokieć i podnosisz tylko na wyprostowanym łokciu. To jest dokładnie jakby taka sama, to jest jakby taka sama zasada. No, kręgosłup jest kawałkiem mocnego rusztowania. Naprawdę to dziadostwo jest silne, naprawdę wytrzymałe. I ono jest stworzone do tego, żeby po prostu przyjmować obciążenia osiowe, żeby po prostu tu być obciążonym, żeby się ruszać w każdym z możliwych kierunków. I jeśli, a jakby złe rzeczy dzieją się wtedy, kiedy kręgosłup nie jest przyzwyczajony do tych ruchów i kiedy my po prostu panicznie boimy się wykonywania pewnych ruchów, a jeśli jakieś ruchy nie są po prostu wykonywane, no to nagle jak będziemy chcieli podnieść wnuka z ziemi tak jak się nigdy nie schylamy, no to wtedy będzie kiszka. No. I to są właśnie chwile, kiedy się dzieją te złe rzeczy. Ale no jak... Możemy to robić, ja zawsze tak mówię, jeżeli jesteśmy na to przygotowani, jeżeli dojmy razem dokładnie to tak. Z tragedią, to ja z każdym innym ruchem. I dokładnie tak, jak tam z każdym innym ruchem. No jak ktoś na przykład teoretycznie by miał odcinek szyny w kołnierzu przez no, 7 lat czy coś i by nagle chciał spojrzeć się w niebo, bo samolot leci, no to możemy zakładać, żeby też się działy rzeczy niezbyt fajne. Są takie Afrykanki, wiesz, które mają tutaj taką jakby obejmę założoną na szynę i one jakby robiono im zdjęcia RTG, jakby siłę, badano siłę mięśniową później, no to przy zdjęciu tej obejmy, którą one mają od dziecka, to jest zakładaną, powoduje to, że one zwichają sobie od razu kręgosłup i praktycznie nie są w stanie utrzymać tej szyi. No, to jakby to potem robi ten gorset, który jakby, bo one żyją tym cały czas, nie? Tam nie ma żadnego funkcjonuje, nie? No to działa na tej samej zasadzie. No, chciałem zaproponować, żeby zrobić im jakieś badania naukowe, ale widzę już od ciebie, że już ktoś robił, więc bardzo dobrze. Tak, bo to było pokazane jako właśnie opcję tego, że no nie da się tak funkcjonować, żeby to wszystko trzymać w kuchetach. No nie da się. To jest jakby kolejna przyczyna, jakby kolejny powód, dla którego warto się udać do terapeuty ruchowego, bo my musimy się ruszać. No jak nie ma ruchu, no to będzie tylko gorzej. Największy błąd terapeutów dzisiaj, jaki widzisz na poziomie, nie wiem, Instagrama, czegoś, co widzisz, takie, to jest takie trochę bardzo smutne? Co cię smuci w fizjoterapii? Smuci mnie wciąż, jak ktoś pisze, że pracuje z poczucia misji. No to jakby, no nieważne, czy to jest fizjoterapeuta, czy jakikolwiek inny zawód, jak ktoś pracuje z poczucia misji, to bardzo fajnie, jeśli jakby się w tym spełnia, to jest jak najbardziej okej, ale no... No nie jest to moim zdaniem zbyt dobre, bo no nie wyciągnie, w sensie nie będzie miał z tego aż takich korzyści, jakie mógłby mieć, gdyby po prostu zrzucił jakby tę misyjność w swojej jakby filozofii.
Ja wiedziałem, że chcę iść na fizjoterapię od gimnazjum, więc jakby można by powiedzieć, że ja jestem... Znaczy, chwilami nawet miałem misję. Na pewno się czułem jakby do tego powołany, bo nie miałem innej alternatywy absolutnie w swojej głowie. Misje miałem różne w swoich głowach, ale przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, żeby zadbać o samego siebie. I jeśli my nie zadbamy o to, żeby jakby nam było dobrze, czy pod względem już na przykład ekonomicznym, czy pod względem psychicznym, czy pod kątem komfortu pracy, czy właśnie tej równowagi praca a życie, jeśli jakby nam nie będzie dobrze, to my nie będziemy w stanie efektywnie pomagać swoim pacjentom. Bo jeśli ktoś ma jakieś bardzo mocne, no nie mówiąc na problemy emocjonalne, ale że jakby że my jesteśmy bardzo mocno obciążeni jakimiś sprawami, to my, ja mam takie wrażenie przynajmniej, to my nie jesteśmy w stanie pomagać naszym pacjentom aż tak dobrze. To jest na przykład ten sam powód, że jak na przykład idziemy do pracy, a wcześniej pokłóciliśmy się z partnerem czy z partnerką i gdzieś ta kłótnia cały czas za nami chodzi, no to my nie jesteśmy się w stanie skupić, nie jesteśmy w stanie jakby się skupić w tej chwili i na tym pacjencie, a jak będziemy jakby tej filozofii misyjności w naszej pracy, a mamy wrażenie, że no jak teraz nie dostaniemy wypłaty na czas, to nie będziemy mogli zapłacić za mieszkanie czy po prostu na cokolwiek, no to to też nie będzie dobrze wpływało zarówno na nas, jak i na pacjenta. Więc jakby to też mam wrażenie, że chcesz ty przekazać na swoim profilu i nie tylko na prywatnym, ale też na profilu Zdrowy Biznes, żeby jakby zadbać bardzo mocno o siebie i o swoje potrzeby, bo wtedy my też jesteśmy w stanie bardzo dobrze pomagać ludziom. To nie jest tak, że jak ktoś ma, że jak ktoś myśli o sobie, to on ma już po prostu gdzieś swoich pacjentów. To absolutnie nie można tego równoważyć, ale że, no, że ktoś idzie na fizjoterapię, czy ktoś pracuje w sposób, jaki mu się nie podoba, ale że on czuje w tym misję, on pomaga tym ludziom, więc on jakby będzie tkwił w tym miejscu i w tym modelu, mimo że czyni on go nieszczęśliwym. I to mnie jak najbardziej tak na tą chwilę uderza w instagramowych postach. Teraz zróbmy minutę ciszy na to, żeby każdy mógł zastanowić się, co robi, dlaczego to robi i jakie przyjeżdżają mu przesłanki, że to robi. Nie, żartuję, to za chwilę będę zrobić. Zapauzować, macie pauzę i przemyślcie to, co się z wami dzieje, gdzie jesteście i co robicie. A ja mam do ciebie, Krzyśku, ostatnie pytanie. Co od ciebie mogę kupić? Kupić możesz ode mnie na tę chwilę wiedzę. Okej. I możesz kupić jakby moje usługi, moją wiedzę, którą gdzieś gromadzę w sposób jakby jak najbardziej taki pokładany moim zdaniem. I na tę chwilę możesz kupić nie tylko to, albo aż to. Aż to. Albo twój czas jeszcze można kupić wizytę. To właśnie czas. Albo czas. Jeżeli podcast przypadł wam do gustu, to zarówno Krzyśkowi, jak i mi należy się, nie żartuję, należy tutaj mały ten, jak się nazywa to? Subskrypcja? No nie, jakby nie, chciałem powiedzieć o tym, że... Kciuk w górę. To jedno słowo, którego zawsze brakuje, a my zostawmy to, więc należy nam się jeden like i jedno udostępnienie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że to było dla was wartościowe i kluczowe dla waszego rozwoju, więc warto pokazać to innym i warto taką wiedzą darmową się dzielić. Ja tobie, Krzyśku, bardzo dziękuję za udział w tym podcastie Dachowski Pyta. Mam nadzieję, że nie zabiłem cię pytaniami. Dziękuję bardzo za zaproszenie, choć nie było łatwo się umówić. Znaczy pytania były jak najbardziej super. Dziękuję, a was zachęcam do kolejnych odcinków serii Dachowski Pyta i do kolejnych gości, którzy rozwiną wasze umiejętności. Jakie? Zobaczymy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Dachowski Pyta.